Vibrato jest techniką trudniejszą niż się wydaje. Dzisiaj możesz przejść przez proces nauki vibrato razem z Adrianem. Zapraszamy. Pokaż mi w ogóle, jak tam z tym, co ci ostatnio pokazywałem, z vibrato do melodii. To całą melodię i spróbuj włożyć vibrato. Na to, jak w płynny sposób Adrian podkłada palce, zmieniając pozycję na gitarze. Wpływa to na estetykę gry, na jakość wrażeń i na samą wygodę. Dzięki temu gitara brzmi lepiej, a całe frazy gra się prościej. Nic, tylko się od Adriana uczyć. Okej, okay, tylko na razie to tylko ściągnięcia robisz. Tylko to, a niech ten dźwięk jeszcze zdąży wrócić. A jeszcze taka kwestia, źle jest ci w ten sposób, tak jak ci pokazywałem? Właśnie, wygodnie mi chyba właśnie tak niżej mam kciuka. Okej. Okay. Już mi lepiej idzie. Dobra, no to zostań z tym, niech tak będzie, tylko niech te dźwięki będą, wiesz, tak powiem, wciągnięte w górę i niech wrócą koniecznie. Mhm. Bo to jest vibrato, to nie jest ściągnięcie i zostawienie, to jest po prostu nieczysty dźwięk. Nie? Taka oscylacja w vibrato powinna być w miarę równa, że ten dźwięk odchyla się i wraca w rytmie, nie? Mhm. Na przykład jakimś swoim. Cóż jest ta na tak jakby. Ma to swój rytm. I pamiętaj, nie jest tak, jest takie vibrato, to jest klasyczne, ale my robimy na razie takie, powiedzmy, rockowe, podstawowe. A w sensie, kto gra, to... Tak ja mam ruch robić, tylko po prostu w dół i do góry na razie. To jest odkręcenie nadgarstka. Mhm. Do zewnętrznej. Tylko, że jak tak tego palca rozpłaszczysz, to jest bardzo ciężko zrobić. On musi być prostopadle i najlepiej w takim wypadku, jeśli tak trzymasz, to go zaczepić pod spodem gryfu. O tak, trochę pod kątem. Patrz, zobacz. Podstawowa technika robienia vibrato, od której sam bym zaczął, wygląda tak. Wybierz dźwięk, czyli progi struny, którą będziesz wibrował. Dla mnie to jest 12 próg struny H, czyli dźwięk H. Oprzyj kciuk o górę gryfu, palcem trzymaj cały czas tę strunę, mocno. I teraz tak, uderzasz i jednocześnie ściągasz strunę rytmicznie w dół, odkręcając nadgarstek w ten sposób, który ci pokazuję. W górę i w dół. I teraz tylko dokładasz ten dźwięk. Jak już umiesz to zrobić wolno, to po prostu przyspieszasz. I powinieneś być w stanie wibrować każdym palcem tak samo. Technika bazowa zawsze pozostaje ta sama. Już wiesz, jak robić vibrato w podstawowej wersji. Wróćmy teraz do lekcji z Adrianem. I na tym ostatnim aż się prosi. I teraz tak, łatwiej będzie, jak sobie dołożysz palce do tego. Bo robisz coś takiego. I zostawiasz i tym próbujesz, a te w ogóle są gdzieś w kosmosie palcem. Dołóż się na tą samą strunę. I ja to sobie lubię taką stosować zasadę, że jest palec na próg. Że jak mam, powiedzmy, serdecznym wibruje, to na progu poprzednim jeszcze środkowy leży, a na poprzednim wskazujący. Bo trzy palce mają więcej siły niż jeden. I robię to samo. Haczę tutaj pod spodem sobie i ciągnę nadgarstkiem na zewnątrz. Te trzy palce, jak są tak ustawione, hop, i robię o tak. To, co próbujesz, jest dobre. To jest dobry początek. O, to było to. Tak jest. I teraz, jak masz to załapałeś, to trzeba przyspieszyć cały ten ruch. Czyli... Tak jest. Dobra. I zobacz, następny etap potem będzie to, na razie masz to, nie? A później będziesz tak zapętlał sobie. I przyspieszał. I w końcu masz to. Bo to jest dokładnie to samo, tylko szybciej.
teraz się postaraj jeszcze trochę to przyspieszyć. Brzmi nadgarstek do tego boli. No, bo to właśnie powinno być nadgarstka. Później on się przyzwyczai i nic nie będzie boleć. Nie będziesz mógł tak robić przez kilka godzin, ale na początek, dopóki ten ruch jest taki nieznany trochę i nowy, to tak będzie. Nie? Okej. Okay. O, to było dobrze. To było dobrze, to było dobrze. I teraz tak, zadanie masz. W takim razie nie wkładaj wibrato wszędzie, włóż na ostatni dźwięk. Czyli masz całą melodię. Bo jest czas. Na samym końcu tak spróbuj. I wejdź jeszcze raz. Jest jeszcze taka fajna zasada, którą bardzo często wokaliści stosują, że najpierw wstawiają dźwięk i dopiero potem dodają wibrato do niego. I to jest fajnie odwzorować. Czyli, że masz tutaj i pierwszy początek dźwięku jest postawiony. Jest i dopiero wchodzi. To brzmi często lepiej niż wejść od razu z wibrato. Dobre brzmienie z prawej ręki, muszę ci powiedzieć. Ogólnie jak na czas, który grasz, jest bardzo dobrze. Podoba mi się, no. Jest czysto, ładne, okrągłe dźwięki są, nie ma się do czego przyczepić. Zanim zaczniesz ozdabiać frazy, naucz się grać prostymi dźwiękami. Da ci to świetną podstawę. Dzisiaj mam dla ciebie muzyczne wyzwanie. Sprawdzimy, czy potrafisz nadal grać prostymi dźwiękami. Weźmiemy tę samą frazę i zagramy je na dwa różne sposoby. Najpierw bez żadnej stylistyki, a potem w twojej stylistyce. Na przykład tak. Wyzwanie po wyzwaniu wracamy do lekcji z Adrianem. Ogólnie. Właśnie zawsze miałem wrażenie, że na drodze są. Chociaż ostatnio sprogresowałem, tak zauważyłem po sobie przez te 2 miesiące. Znaczy wiesz co, w ogóle fajnie jest patrzeć na progres tak na gitarze tak co kwartał. Niekoniecznie się słuchać wiesz z lekcji na lekcję, tylko dać sobie te 3 miesiące, żeby po prostu zobaczyć dopiero progres, nie? I fajnie jakby się nagrywał. Jak zagram? Tak, no. Musisz sobie spróbować. Muszę telefonem do moim. Nie, no czego nie? Nagrywasz sobie powiedzmy ten sam utwór, wiesz, na początku i później 3 miesiące później. I zobaczysz, kurde, taką ogromną różnicę u siebie, że będziesz w szoku. Ale zauważyłem sam po sobie, że właśnie tak, nie wiem, czujesz jakoś lepiej znacznie gram, pewnie się przy tym czuję. Wcześniej coś strasznie gubiłem, a teraz jak coś gram, to właśnie wiem co robię. Trochę. Nagrywaj się i jeszcze raz. Nagrywaj się. To najlepszy, znany mi system kontrolowania własnych postępów. A to jak dopiero właśnie miesiąca dwóch jakoś tak mam. Właśnie tak czuć to. Czuję po sobie. Najpierw postaw, potem daj wibrato. Ale daj mu chwilę wybrzmieć, mam to na myśli. Dłużej poczekać. Aha, za szybko tak. Nie, bo tak masz presję, że musisz zdążyć dołożyć palce. A tak postawisz na chwilę, na spokojnie dołożysz i dopiero wibrato. O, jeszcze jedna rzecz. Taki, o, fajnie chciałbyś zrobić. To o to mi chodziło dokładnie. Tylko jak żebyś taki jeden nawyk sobie wyrobił, żebyś nie grał na pałę wszystkiego wcześniej, tylko grasz zawsze w rytmie, okej? Okay? Zawsze liczysz. Właśnie chciałem przyspieszyć dojść do tego momentu. Bo... Wiem, że chciałeś, ale to właśnie o to chodzi, żeby się dobrych nawyków nauczyć. Całą melodię, cały utwór zawsze starasz się grać równo, od A do B, dobra? Czyli masz... Nie śpieszysz. Ćwicz sekcję utworów w takiej formie, jak powinny one wyglądać w finalnym produkcie. Źle się nauczysz, źle potem zagrasz, bo tak sobie wbijesz do głowy i tak zapamiętasz. I weź się znowu. Tu miałem strunę przypadkową. Thank you.
rozumiesz? Dlatego, że dokładasz palce za dźwiękiem, który grasz. Jesteś na bardzo dobrej drodze. Jeszcze dłużej poczekaj, postaw i dopiero zawibruj. O właśnie, o to chodzi. To dużo lepiej brzmi. Dobra, weź następną partię i tam, gdzie jest miejsce, dodaj vibrato. Może tutaj nie, tu sobie daruj, ale tu. I teraz tak, nie rób czegoś takiego. To jest duży błąd. Jestem w stanie to zrobić, bo długo gram, nie? Ale to jest brak oszczędności energii. Lepiej zostawić te palce. Wszystkie. I mieć palec na próg, czyli jest... Wszystkie leżą. Mhm. Nie odrywaj palców daleko od podstrunicy. Po co? Tylko dodajesz sobie pracę. Trzymaj je jak najbliżej, a zagrasz frazę prościej, łatwiej i czyściej. Adrian, wyobraź sobie, że ciągniesz tym miejscem na zewnątrz. Tak jakby końcówką nadgarstka. Na zewnątrz. Tak pomyśl. I powinno pójść. Okej, okay, jeszcze zadanie dla ciebie do domu, jak będziesz sobie to ćwiczył, żeby vibrato każdym palcem spróbować zrobić. Czyli zaczynasz od małego, próbujesz. Masz na słowo, bez piosenki, tak? Bez piosenki. Mhm. Później przechodzisz palcem kolejnym, czyli masz pierwszym, małym, później serdecznym, później środkowym. No, czy sobie wybiorę jakieś próbki? Tak, próg nie ma znaczenia, tylko na czym mi zależy, żeby to vibrato było wyrównane pomiędzy palcami. Czy żeby w miarę możliwości brzmiało jak najbliżej siebie. Mhm. Jak najbliżej tego, jak się da, żeby po prostu brzmiało tak samo, nie? Posłuchaj. W miarę ma jedną szybkość, to ściągnięcie też jest podobne. Tylko żeby to koordynować po prostu wszystkimi palcami. Równo to byś było. Żeby nie było tak, że masz sytuację, że musisz zrobić vibrato małym palcem i nie wychodzi ci. Tylko żeby nie było znaczenia, co się dzieje. Tylko że jesteś w stanie to zrobić. No, to tak do domu. A teraz kontynuuj tę melodię. Czyli mamy tu. I tu vibrato. I dalej. Z podmianką palców. Najlepiej. Dobra. I też. Postaw, dopiero zawibruj. Nie brzmiało źle. Chociaż ty grasz coś takiego, nie robisz vibrato, tylko robisz... Ale też to jest fajne. Dobra, i weź teraz mi jeszcze refren zagraj. Dobrze. Super. Tutaj trochę mnie to opalcowanie nie satysfakcjonuje. Które robisz, wiesz? Bo to jest ciężko, jest tak, że... Łatwiej by było. Palec na próg tym było, a właśnie próbowałem i mi chyba właśnie myślałem nad tym i prosi właśnie tak, jak teraz zrobiłem. Tak. Znaczy byłem prosi tak, bo mam właśnie ten palec. Słabe. Mam słaby palec, mały właśnie i ciężko mi to chodziło. Docelowo to powinniśmy wyrównać wszystkie palce. Thank you.
pojedynczej frazy sprawiającej Ci trudność, można zrobić ćwiczenie. W taki sposób. Ćwiczenie dla Ciebie, dodatkowo do tego miejsca. Robisz sobie tak, skoro tak potrafisz, 4 razy to zapętlasz i później podmieniasz palce. Tak jak wcześniej robiłem, jedna zmiana z tym. Tak, tak? Znowu. Dobrze. Żeby mieć te 2 palce obok siebie i te 2 palce obok siebie. Mhm. I fajnie, jakbyś sobie wziął to do metronomu. I z metronomem to ćwiczył, tak. I prawa ręka nie zmienia się. Cały czas jest na zmianę. Na pierdziela, dobra? Czyli jest ruch naprzemienny. A później możesz robić po razie. Nie? Ćwiczysz sobie rytm, ćwiczysz sobie różne kombinacje palców i kostkowanie w jednym ćwiczeniu. Mhm. I na utworze, który znasz. Dobra, no to dawaj, to jedziemy dalej z tą kolejną częścią. Jeszcze z tym zapętleniem jest problem. Jest końcówka. I 3. Tak, dobrze. Tak, to było to. I później, po tym, od razu na 12 wchodzisz. Tak jest, tak jest. O to chodzi. Temu, co dokładnie robi Adrian. Grając melodię, powtarza ją głosem. Pozwala to połączyć grę na gitarze z wrażeniami muzycznymi w głowie. Tak jest. Załapałaś. O to chodzi. To jest to. Dokładnie. Wróćmy sobie na to vibrato. Jeszcze chciałbym, żebyś popróbował. Wybierz sobie dowolny próg, dowolny palec. Którym do tej pory było Ci najprościej? Nie prościej? Chyba tym. To tym zacznij. Stawiasz, dopiero wibrujesz. O! Tylko teraz ciągniesz z palców jeszcze dodatkowo, nie? Ale dołóż do tego nadgarstek i będzie git. Dobrze, dobrze. Okej, git. To w trakcie ruchu nie odpuszczaj strunę. Weź pod uwagę, że jak ją naciągasz, to tu musisz bardzo mocniej trzymać, niż jak po prostu trzymasz. Bo napięcie się na strunie zwiększa. Mhm. O, bliżej jest, jest lepiej. Dobra, teraz masz to tym palcem i teraz spróbuj to samo zrobić drugim najprostszym. Dobra, czyli u Ciebie technika będzie wyglądać trochę inaczej. U Ciebie będą palce plus nadgarstek. U mnie jest docelowo za nadgarstek, u Ciebie palce plus nadgarstek i też jest git. Oczywiście chciałoby się, żeby każdy robił vibrato tak jak ja, no bo przecież to jest najlepszy sposób. Dopasuj technikę robienia vibrato do swojej własnej wygody. To, że ja robię je wyłącznie z nadgarstka, nie oznacza, że Ty też musisz. To jedynie dobry punkt wyjściowy. Mhm. Nie? Ale dobrze, tak? To... Nie no, jeszcze to przyspieszysz później i będzie mniej więcej tak to będzie brzmiało. Wtedy, jak dodasz trochę umf do tego, nie? Także dobra, miałeś ten, masz ten, to teraz ten i ten ostatni. Tylko pamiętaj, jak tak go rozplaszczysz, będzie strasznie ciężko. Właśnie, to mówić. O, jak to najmniej siły teraz mi zsuwa się. Widzisz, bo to jest kwestia tego, że nie dość, że dociskasz w tę stronę, to jeszcze trzeba w dół ją utrzymać. No. Więcej informacji gitarowych znajdziesz na kanale. Zajrzyj też na darmowy 2-godzinny kurs gitary.